Już kończy się babie lato, a potem jesień i zima. W pajęczyn na łąkach pułapki czas by się chciało zatrzymać, lecz czasu wstrzymać się nie da. Płynie wartką wciąż rzeką od źródła. Czas spory już minął, do ujścia już niedaleko. Przykro mi jest, że to już jest koniec. Przykro mi, że tyle lat minęło i no już więcej tych lat nie będzie. Dzisiaj jest taki dzień, kiedy ja się żegnam z tą szkołą. Przepracowałem tutaj 50 lat jako wykładowca, 100 semestrów. Setka to już ładnie brzmi, prawda? Też ładnie brzmi. Nauczyciel akademicki, marynarz, pisarz. Jest chyba jednym z ostatnich, jeśli nie ostatnim, przedstawicielem pokolenia, które budowało polską gospodarkę morską po wojnie i który był świadkiem jej świetności, no a później lekkiego upadku. Znakomita osobowość, człowiek o wielu talentach, powszechnie lubiany, no ale przede wszystkim szanowany nie tylko jako pisarz, ale również jako osoba o szerokich horyzontach, ogromnym poczuciu humoru, nasz znakomity kolega. Losy Andrzeja Perepeczki i jego rodziny to losy tysięcy Polaków spod trzech zaborów. Koligacje rodzinne sięgały od Niemiec przez porozbiorową Polskę, aż gdzieś hen po Władywostok. Pomieszane narodowości, pomieszane kultury i historia. Właśnie z takich ludzkich mieszanek pochodzili i żyją do dzisiaj ludzie o wielkich umysłach i wspaniałych sercach. Moja jedna babcia była Czeszka, właściwie Morawianka, bo ona to stale podkreślała, wychowana zresztą w Wiedniu. Ta babcia modliła się po czesku, liczyła po niemiecku, a źle mówiła po polsku. Ze strony ojca babcia jeszcze większa mieszanka. Ona jako panna nazywała się Nina Lwowna Italiancewna, ponieważ jej matka była Polką z domu Kamińska, jak podkreślała moja babcia, ale ojciec był w połowie Rosjanin, a w połowie Włoch i stąd nazwisko Italiancew. Ojciec Andrzeja Perepeczki, Florian, po zakończeniu I wojny światowej został polskim oficerem zawodowym we Lwowie, gdzie w 1928 roku ożenił się z Wilhelminą Tabęcką. Dwa lata później na świat przyszło ich drugie dziecko, syn Andrzej Wincenty. Ponieważ los wojskowych rodzin jest zawsze uzależniony od miejsca stacjonowania głowy domu, gdy Florian Perepeczko został przeniesiony ze Lwowa do Modlina, rodzina powędrowała razem z nim. Wszyscy zamieszkali w modlińskiej twierdzy, która stała się miejscem zabaw małego Andrzeja. Moje dzieciństwo skończyło się 4 września 1939 roku. Szczęśliwe dzieciństwo. Pod koniec wojny, gdy nastał czas wyzwolenia, Andrzej Perepeczko już jako uczeń liceum zamieszkał w Radomsku. Był jednak za młody, aby analizować polityczne aspekty tego wyzwolenia. Na to przyjdzie czas dopiero za kilka lat. Na razie spakował plecak i pognał na północ Polski, do Gdańska. Koniecznie chciałem iść na morze. To był rok 1946. Do szkoły morskiej bałem się zgłosić, ponieważ to była szkoła, gdzie bardzo prześwietlano wtedy. A ja miałem taki życiorys nie za dobry, no jako syn oficera, członek Armii Krajowej Szarych Szeregów, no to bałem się iść do szkoły morskiej i trafiłem do Liceum Budowy Okrętów, najlepszej szkoły technicznej, zwanej zresztą Małą Politechniką Komradinum w Gdańsku-Brzeszczu. W 1949 roku, jak kończyliśmy tą szkołę, ktoś w Warszawie wpadł na pomysł, żeby takich przodujących absolwentów tego Liceum Budowy Okrętów przesłać do Szkoły Morskiej
na doszkolenie, a następnie na politechnikę, żeby wykształcić swoich wykładowców. Złapany podczas morskich praktyk bakcyl marynarskiego fachu ukierunkował go, jak się później okazało, na całe życie. Po zdaniu matury w Liceum Budowy Okrętów uwagę swą skierował ku Gdyni, ku uruchomionej po wojnie Państwowej Szkole Morskiej, przyjmującej chętnych do zawodu nawigatora czy mechanika. Ale ukończenie tej szkoły nie było jednoznaczne z rozpoczęciem pływania na statkach. To był przywilej, którego nie mogli dostąpić absolwenci podejrzani politycznie albo z podejrzanym pochodzeniem klasowym. Z 52 uczniów trzeciego roku Wydziału Mechanicznego dostało prawo pływania tylko 26. Moje pierwsze stanowisko zawodowe po szkole morskiej jako palacz. Tych ton węgla spalał statek na dobę 45, czyli na takiego jednego młodego chłopaka 20-letniego, jaki ja byłem wtedy, to wypadało 45-69, 5 ton na dwie wachty, czyli na dobę. Po 2,5 tony na 4 godziny. Pamiętam, że pierwsza podsypka to było 90 takich łopat formatu odpowiedniego. I tym się oczywiście ty, to ja byłem silny wtedy, a to się brało jedną ręką i tak szlojzą się czyściło ruszty. Koszula po wachcie była do wykręcania, bo tyle tego potu było, a ja miałem takie kozaczki, to one były pełne potu też, bo ten pot ściekał do tych butów. W dzień, kiedy słońce kroczy po niebie, złoto snując, to widzisz moje oczy, jak ciebie wypatrują. A nocą, kiedy ciszy nad głową strumień płynie, to serce moje słyszysz, jak szepcze twoje imię. Na pokładzie MS Mikołaj Rej, jesień 1951. Mój brat chodził z Andrzejem do Konradiną. Nagle pisze do mnie list: przyjeżdżaj na wakacje na wybrzeże, bo tu jest chłopak taki, który zobaczył twoje zdjęcie i chce koniecznie cię poznać. A ja mówię, ani mi się nie śni z marynarzem, który będzie kiedyś pływał, nie chce mieć żadnego kontaktu, bo to w każdym porcie ma narzeczoną, nie chcę. I nie przyjeżdżałam przez rok, ale następnego roku przyjechałam. To był rok 51 i wtedy poznałam tego właśnie chłopca, który rzekomo się bardzo mną interesował. Miał być ślub kościelny na Wielkanoc, ale już na prima aprilis, 1 kwietnia, znalazłem się w jednostce wojskowej 2759 w Oświęcimiu, w barakach z widokiem na krematorium. Jest w batalionie roboczym, ponieważ jego ojciec był oficerem przed wojną. Takim ludziom nie dajemy karabinu, tylko najwyżej łopaty do pracy w kopalni. Skierowano mnie na dół jako ładowacza. Znowu ten węgiel, znowu łopata, znowu kilow. No kilow to, przepraszam, na statku nie było, ale znowu łopata, znowu węgiel. I pokłady były niskie, 1,10 m, 1,20 m, ja miałem wtedy 1,80 m, no to trzeba było pracować na kolanach. I na własną, że tak powiem, prośbę udałam się do tego strasznego miejsca, bo wiedziałam, że Andrzej jest tam strasznie załamany w tym w
tej kopalni. Była, odwiedziłam go raz i widziałam, w jakim jest stanie psychicznym. Myślę, że to przeniosę się, będzie mu łatwiej. Ponieważ nie przyjęto mnie do Polskich Linii Oceanicznych, w dalszym ciągu jakaś infamia nade mną ciążyła, zacząłem studia na wieczorówce. Studia były ciężkie, trudne, bo 8 godzin pracy, a potem po południu dosyć ostry reżim na Politechnice, 13 semestrów, ponieważ to było jednolite studia magisterskie. Każdy późniejszy pisarz-marynista zaczynał karierę od pisania bardzo popularnych wówczas książeczek z cyklu Miniatury morskie. Można powiedzieć, że część tych miniatur, bo książki to może nie, ale część tych miniatur powstała dzięki nudnym wykładom na Politechnice. Na nudniejszych wykładach siadałem z tyłu na Politechnice i miałem gotowy konspekt, gotowy pomysł i pisałem ręcznie. Ja wszystkie książki, które dotychczas napisałem, to pisałem ręcznie. Cały dzień rano praca, potem popołudniowe studia, a wieczorem jeszcze pisał. Dzieci się bawił pod stołem, a on pisał miniatury. Przecież żyliśmy z tego, zaczął pisać miniatury, które bardzo mu dobrze szły i po prostu całą serię napisał w strasznych warunkach, przy dwojgu małych dzieciach, teściowej swojej, która jeszcze w dodatku źle słyszała, trzeba było głośno mówić, więc podziwiałam go, że pracował. Bo miniatury szły, wydawane były 100 tysięcy egzemplarzy, 150, 60 tysięcy, w każdym razie duże nakłady, a pieniądze szły od każdych 10 tysięcy nakładu była jakaś tam kwota. Także wiele, wiele nie mieliśmy czasu dla siebie, ale byliśmy szczęśliwi, to było dobrze. Podstawowym zajęciem Andrzeja Perepeczki stała się praca pedagogiczna. Doskonały wykładowca i narrator potrafił najpierw uczniom, a potem studentom przekonująco przekazać zagadnienia związane z mechaniką okrętową. W Szkole Morskiej zacząłem pracować w 1962 roku. Jako okrętowiec znany był w środowisku naukowo-politechnicznym, a do jego przyjaciół zaliczały się takie osobistości jak choćby profesor Jerzy Derfer. Za wiedzę, styl nauczania i szacunek, jaki budził pośród kadry, władze uczelni powierzyły mu funkcję dziekana Wydziału Mechanicznego w Wyższej Szkole Morskiej. Kiedy rozpocząłem pracę w Akademii Morskiej, wówczas w Wyższej Szkole Morskiej jako młody adiunkt, to pan Perepeczko był już tutaj wykładowcą, a potem nasze kariery rozwijały się równolegle. Wykładowca przedmiotów technicznych w takiej szkole jak Szkoła Morska powinien mieć, oprócz dyplomu politechnicznego, powinien mieć tak samo duży, najwyższy dyplom morski. W czasie pracy w szkole umożliwiano mi pływanie na statkach, podnosząc krok po kroku dyplom morski, aż do uzyskania dyplomu starszego mechanika, czyli dyplomu pierwszej klasy. Kolejną pasją Andrzeja Perepeczki po nauczaniu i pływaniu stało się pisarstwo. Jak ktoś o nim powiedział, ma niepokojącą łatwość pisania. Zabrałem się za pisanie historii Białej Fregaty Daru Pomorza. Poszedłem do kapitana Borcharda. Kapitan Borchard mieszkał bardzo wysoko na Kamiennej Górze, na takim tam prawie że na poddaszu, tak jak troszkę na Bocianim Gnieździe. Umówiony byłem z nim, przyszedłem, no mówi, no witaj kuchany, no co cię do mnie sprowadza? Ja mówię, panie kapitanie, sprawa jest taka, że ja mam zamiar pisać o Darze Pomorza. No tak pisz. A ja mówię, no ale przyszedłem do pana kapitana, żeby prosić o zezwolenie. No dlaczego do mnie? Bo ja przede wszystkim uważam, że pan
powinien to napisać i że pan jest najbardziej predestynowany do tego, żeby historię daru naszej białej fregaty, z którą pan był przez tyle lat związany w ten czy w inny sposób, literacko również, żeby pan to napisał. No tak, kochany, tak ja ci powiem, tak ty pisz, bo mnie już życia nie starczy. No dziękuję, panie kapitanie, ale w związku z tym mam taką pytanie, prośbę. No jakąże to? Ja mówię, pan kapitan ma duże zbiory materiałów ilustracyjnych. Czy pan kapitan będzie taki uprzejmy użyczyć mi, oczywiście z zaznaczeniem, że to ze zbiorów kapitana Borcharda i tak dalej? No kochany, to jakże ty to sobie wyobrażasz? Tak ja całe życie zbierał, a teraz tobie to przekażę. Mimo tej przeszkody książka powstała. Co ciekawe, napisał ją mechanik okrętowy, jak i oni zauroczony żaglami fregaty. Książka cieszyła się dużym powodzeniem. Nie czytam jego książek, bo wiem, o czym pisze. Tak, i on ma do mnie nawet pretensje. No, napisałam, nawet nie przecież. No przecież ja to wszystko już wiem, nic nowego się z tej książki nie dowiem. A ponieważ mam zawsze zaległości w czytaniu, to się nie gniewa, ale no nie będę czytała twoich książek, bo on jest taki jest właśnie komunikatywny, że i tak zawsze mi wszystko opowiada, co pisze, o czym pisze, no to trudno, żebym to jeszcze raz czytała. No. Taką przyjemnością było dla mnie pisanie zarówno tych literackich książek, jak i podręczników. I dla dzieci, i dla dorosłych. Do rytuału uczelni należą apele tych, co odeszli. 40 lat temu lista wyczytywanych nazwisk była stosunkowo krótka. Z upływem lat na wieczne wachty odchodzili marynarze czasu wojny, za nimi już powojenni absolwenci gdyńskiej PSM-ki. I tak rok po roku, aż przyszedł czas pożegnań jego byłych przełożonych, kolegów, a nawet studentów. Zebraliśmy się dziś na apelu poległych i wspominamy dyrektorów, wykładowców i absolwentów szkół morskich w Czewa, Gdyni oraz Polskiej Szkoły Morskiej w Wielkiej Brytanii. Wspominamy ludzi, którzy organizowali szkolnictwo morskie w Polsce, kształcili kadry dla naszej marynarki handlowej oraz w trudzie marynarskim dawali przykład ofiarnej pracy i godnej postawy przysparzającej korzyści polskiej gospodarce morskiej i chwały biało-czerwonej banderze. Wzywam do apelu zmarłych kolejnych dyrektorów i pierwszych wykładowców Państwowej Szkoły Morskiej. Zdarzało mi się, że trafiałem na statek, na którym moimi przełożonymi byli moi byli uczniowie. I osobiście uważam za największe osiągnięcie moje dydaktyczne, że nie bałem się iść na statek, na stanowisko, na przykład na początku czwartego mechanika, gdzie wiedziałem, że trzecim, drugim, pierwszym mechanikiem są moi uczniowie, bo tak było. No z zawodu jestem mechanikiem, na pewno. Z publikacji tylu książek, no to jestem człowiek piszący. Nazwijmy to literat, czy pisarz, czy coś. To są za wysokie dla mnie określenia, ale też na pewno. Wykładowcą, no też w końcu. Na pewno jestem, czy byłem wykładowcą, bo już skończyłem w wieku lat 82. Przestałem wykładać. Z tego mojego pisania potem urodził się ni stąd, ni zowąd doktorat. I to z historii. Tak, bo już byłem na emeryturze. Miałem 60 parę lat. I myślę sobie tak, mam trochę więcej czasu, bo już byłem tylko na pół etatu pracowałem. A myślę, walnę sobie doktorat, a co mi zależy? No tak, ale z technicznych przedmiotów, jestem magister inżynier, to za dużo tej roboty. A z takich, z humanistycznych może coś.
Ja pisałem kiedyś książkę zupełnie nie myśląc o doktoracie, o ubotach I wojny światowej, o niemieckich okrętach podwodnych w czasie I wojny światowej. Przeczytał to pan redaktor Ludwik, taki był znawca, już też niestety nieżyjący, znawca literatury marynistycznej. On to przeczytał i mówi: słuchaj, to jest gotowa praca doktorska. Ja mówię: no, ale z jakiej dziedziny? No, z historii. No, zaniosłem to. Pan profesor to wziął do siebie i za jakieś 2 tygodnie powiedział: tak, to jest dobre, to jest dobry materiał, ale trzeba skrócić o połowę. Niechaj uśmiechów kobiet kwiaty, szarość dni naszych umilają. Żyjmy na całość, nie na raty. Kochajmy tych, co nas kochają. Życie z Andrzejem Perepeczką, które trwa już 60 lat, było bardzo ciekawe. To jest pewne. Były różne burze, jak to zwykle w małżeństwie bywa. Warunki były różne, ale nigdy, zawsze wiedziałam, że to jest człowiek pełen bardzo ciekawych inicjatyw. Dzięki niemu zwiedziłam pół świata, bo jeździliśmy właściwie co roku prawie gdzieś daleką podróż. Jeżeli bym nie miał takiego oparcia w domu, że wszystko było przygotowane, wszystko miałem pod nos podane, no bo ja, prawda, studiuję, bo piszę i tak dalej, taka święta krowa. W każdym razie dzięki temu mogłem to wszystko, dokonać tego wszystkiego. Od początku mieszkamy na ulicy Wajdeloty i to jest nasze miejsce, właściwie naszego życia. Tam się porodziły nasze dzieci, tam poumierały nasze mamy, którymiśmy się opiekowali właśnie w ostatnich chwilach. I to jest dla nas taka baza nasza życiowa. Jest osobą zmienną, wybuchową, ale w sumie szlachetną. Dziękuję tym wszystkim, którzy mi okazali życzliwość, a tym, którzy mi nie okazywali życzliwości, też dziękuję, bo ich zachowanie służyło mi jako wzorzec do negatywnych bohaterów moich książek. Kiedy czas taki nadejdzie, że przyjdzie się w wieczność oddalić, niechaj w pamięci zostanę tych, co mnie choć trochę kochali. A moje wspomnienia o sobie, uczuć związane z tą rzeczką, niech więdną jak kwiaty na grobie. Tu podpis A. Perepeczko. Thank you.